Bardzo Was serdecznie dzisiaj tu witamy. Przedstawienie dla Was właśnie wystawiamy. Rzecz się dzieje w biurze. U matki natury trzeba widzieć lasy, jeziora i góry. Kolejka już stoi od samego rana, bo i matka natura jest zapracowana. Bardzo proszę, wejdźcie. Kto tam dzisiaj czeka? Bardzo proszę, proszę, wejście. Bo na czas ucieka. Czym jest problem? Jaką sprawę macie? I skąd dzisiaj tutaj do mnie przybywacie? Wpłynęły malutkie rybki.
na ślepy bardzo chętnie służę. I do biura weszły słonie bardzo duże. Skarbę złożyć, bo łzy się nie da. Złe stasenia są i oj ogromna bieda. Ciągłe polowania, nielegalne łowy, z całej rodziny nie ma z połowy. Masę chcą zdobyć, bo ciągle polują, bo kości słoniowe tak wiele kosztują. Skarbę zapisała. Już do rozpatrzenia, rzeczywiście jest tu dużo do zrobienia. Zacznijcie do siebie, już takie pomyślę i zawiadomienie na pewno wam przyszło. Proszę wejdźcie. On sprawdzi się. Do biura wleciały przepiękne motyle. Naszą mąkę już koparka jedzie. Ostatnimi czasy bardzo źle się wiedzie. Już nowe budowy ziemię betonują, w naszych praw do życia wcale nie szanuje. Już powstają bloki, tam gdzie łąka była. Okolica całkiem się zmieniła. Nie ma trawy, nie ma kwiatów, nie ma zieleni, jak to nie pomoże, to nie się zna. Skarbę zapisała już do rozpatrzenia. Rzeczywiście jest tu dużo do zrobienia. Wracajcie do siebie, już ja coś wymyślę i zawiadomienie na pewno wam przyślę. Cóż ja mogę zrobić? Jak ja im pomogę? Przecież tak naprawdę to niewiele mogę. Świat ludzie zdobyli, lecz go nie szanują i dary natury bezmyślnie marnują. Trzeba ich nauczyć, jak dbać o przyrodę, o powietrze czyste, o ziemię, o wodę. Co to ekologia? Każdy musi wiedzieć. Trzeba w końcu działać, a nie tylko siedzieć. Ludzie, posłuchajcie, do was dziś mówimy. Na niszczenie ziemi my się nie godzimy. Ziemia naszym domem i zwierzętom i ludzi. Niech się wam nareszcie, co mnie nie obudzi. Tej górze śmieci, wodę oszczędzajcie, sadźcie nowe lasy i nas ochraniajcie. Dla waszego dobra dzisiaj to mówię, bo o przyszłej życiu bardzo się martwię. Dla nich musi stać i dalej na tyle, że już mogę powiedzieć, jestem morza i góry. Musicie to wiedzieć, dokładnie z bliska. Trzeba w końcu pociągać o środowisko.